Witajcie na kanale Moja Turcja od Kuchni. Dzisiaj mam dla Was przepis na kısır. Kısır to bardzo popularna turecka sałatka, a może najpopularniejsza? A skoro jest tak popularna, to znaczy, że umie ją robić prawie każda Turczynka. Dzisiaj swoją wersję sałatki przedstawi nam Aysię. Ja bardzo lubię tę wersję, ponieważ jest w sam raz na zimę, bez ogórków i pomidorów i z dużą ilością zieleniny. Dokładną listę składników podam w opisie filmu. A teraz zapraszam na przepis. Do głębszej miski lub pojemnika wsypujemy dwie szklanki drobnego bulguru, indzie bulgur, i zalewamy go wrzątkiem. Wrzątku musi być tyle, by przykrył bulgur. Przykrywamy, bo bulgur musi napęcznieć. W czasie, kiedy bulgur będzie pęczniał i lekko ostygnie, my przygotujemy pastę pomidorową, którą musimy usmażyć. Na patelnię wkładamy dwie łyżki pasty pomidorowej i wlewamy 1/3 szklanki oliwy z oliwek. Pamiętajcie, żeby to była oliwa z oliwek, a nie olej. To wpłynie na smak naszej sałatki. Pastę pomidorową smażymy około 5 minut, do czasu, aż zacznie pachnieć. Pamiętajcie, że należy ją często mieszać. A teraz czas przygotować zieleninę. Dwa rodzaje sałaty, karbowana i rzymska, natka pietruszki, koperek, rukola, to zielenina, której możecie użyć. Ważne jest, aby zielenina była bardzo drobno posiekana. Posiekaną zieleninę przekładamy do pojemnika, w której będziemy mieszać sałatkę. Z pewnością zauważyliście, że Aysię nie wyrzuca łodyg. Sieka je bardzo drobno. To ważny niuans dla osób, które nie chcą wyrzucać jedzenia. Sałata powinna być również pokrojona w cienkie paski, tak by było ją łatwo wymieszać w sałatce i by było ją łatwiej jeść. Teraz będziemy dodawać usmażoną pastę pomidorową. Zobaczcie, jak jest dokładnie wymieszana z oliwą. Pastę pomidorową dodajemy do bulguru. I dokładnie mieszamy. To właśnie dzięki paście nasza sałatka będzie miała piękny pomarańczowy kolor. Wyciskamy sok z jednej cytryny i dodajemy go do bulguru. Nie dodawajcie gotowego soku z butelki, ponieważ popsuje smak sałatki. Bulgur przekładamy do zieleniny i dokładnie mieszamy.
Oprócz soku z cytryny dodajemy jeszcze 3 łyżki melasy z granata. Doprawiamy solą i czarnym pieprzem. Smak sałatki prócz czarnego pieprzu poprawi jeszcze ostra papryka w płatkach i sot. Jeśli lubicie ostrzejsze potrawy, zamiast isotu dodajcie pul biber. Isot nie jest tak ostry jak pul biber, dlatego dodajemy 2 całe łyżki. Całą sałatkę należy dokładnie wymieszać. W naszej sałatce brakowało odrobiny soli, więc musiałyśmy ją dosolić. Tak wygląda gotowy kyser. Uwierzcie mi, jest przepyszny. Polecam Wam. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. I to już wszystko na dziś. Do zobaczenia. Rys.